tuj iPhone'u. Stoją na przepaści niewolnicy Babilonu i gonią za szmalem, by wziąć chleb w usta. Na skraju bankructwa politycznych ustaw, zakażonego zdrowia i powietrza. Prosimy Boga, by pomógł nam to przetrwać i zachował, odbudować tę iskrę od nowa. Lecz my nie potrafimy tego zachować. Szukamy leków na długowieczność, dbamy lepiej o siebie niż o własne dziecko. Zostawiając historii przeszłość tak lekko, wchodzimy w coraz większe piekło. Co jest barwą, kim jest człowiek? Co jest ludzkie, weź odpowiedz. Czy potrafisz czytać gwiazdy, zawrzeć pokój, mówić prawdę? Na świecie nie ma sprawiedliwości, tu ciągle trwa pościg za eliksirem młodości. Najmądrzejsi tu ciągle jeszcze nie dorośli, nie dość im kefiru obfitości. Na tym świecie rodzimy się nie wiedząc nic, żyjąc chcemy wiedzieć wszystko. Naruszamy świat, który dawno istniał i wychodzi z tego wielka pizda. I choć postęp nasz jest niesamowity, latamy na księżyc, wysyłamy satelity. I gdy jebnie coś, nie będzie sprytny, gdy Ziemia wyleci z orbity. Co jest barwą, kim jest człowiek? Co jest ludzkie, weź odpowiedz. Czy potrafisz czytać gwiazdy, zawrzeć pokój, mówić prawdę? Bo ten świat wydrapujemy pazurami i tak pod gwiazdami powoli się zatracamy. Konsumujemy wszystko, co jest na tej ziemi, sztuczną chemię gryziemy zębami. Konserwujemy wszystko na tej planecie, pijemy skażoną wodę, że aż czuć przeciek. Jedzenie wciskamy w puszki, w plastik, wrzucamy do mikrofalówki, pik pik. I niby wszyscy jesteśmy za pokojem, a tu ciągle czuć zapach terroru i wojen, wyzysku, nienawiści, konfliktów, zbrojeń. Nieczyste są nasze podboje.